nasz gość. Już widzę na miejscu. Oficjalnie jeszcze raz witam. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. To tak jeszcze kuchnię zdradzę, bo zawsze przy Radosławie Foglu widzieliśmy Janosika. On spadł tuż przed wejściem na antenę. Ja mam nadzieję, że to nie jest zły prognostyk przed naszym spotkaniem, panie pośle. Myślę, że nie. Myślę, że to jest tylko dowód na to, że grawitacja działa. Oczywiście, gdyby spadł, jak jesteśmy na antenie, pewnie zyskalibyśmy dużo klików. No niestety. Niestety nie spadł przed. Powiedzieć. Dobrze, ale kliki u nas i tak zawsze dają radę, więc zaczynamy, panie pośle, od tematu szczepionkowego. Rzeczywiście on jest bardzo trudny, bardzo skomplikowany. Słyszał pan, mam nadzieję, to, co mówił lekarz Maciej Hamankiewicz tuż przed naszym wejściem na antenę. Mówił o tym, żeby bardziej zaufać lekarzom i że to właściwie lekarze powinni decydować o kolejności szczepień, bo to lekarze POZ-ów, to ci, którzy spotykają się z pacjentem, najlepiej wiedzą, kto tej pomocy potrzebuje szybciej, że sama cezura wiekowa no nie jest wystarczająco odpowiednia. Może rzeczywiście warto zastanowić się nad tym, panie pośle, żeby no więcej władzy w cudzysłowie właśnie w kwestii szczepień oddać lekarzom. To jest kwestia pewnie zbyt głęboka, żeby ją tutaj w kilku zdaniach poruszyć, więc mogę odnieść się do paru dosłownie kwestii. Jedna to taka, że wiadomo, każda strategia tego rozmiaru, to jest strategia narodowa dotycząca wszystkich Polaków, musi opierać się na danych statystycznych, bo nie da się takiej strategii dla każdego z osobna przygotować. Dane statystyczne mówią jasno, osoby po 80 roku życia są najbardziej narażone na śmierć w wyniku koronawirusa. I oczywiście zdarzają się wypadki zgoła inne, ale to rząd musi opierać się na statystykach. To jest sprawa jedna. Druga sprawa jest taka, że oczywiście lekarz podstawowej opieki zdrowotnej możemy uznawać, że lepiej zna swojego pacjenta, ale są na przykład pacjenci, którzy nie korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej, bo czują się dobrze, czuli się dobrze w ostatnich latach, nie mieli takiej potrzeby. No, czy te osoby miałyby wówczas być wykluczone? Raczej nie. No, taki pomysł ma plusy i minusy. I trzecia rzecz, no bardzo przykra, ale no niestety danie tej władzy zupełnej lekarzom, przy całym szacunku do wszystkich lekarzy, i jestem absolutnie przekonany, że w większości przypadków do takich sytuacji by nie dochodziło. Ale mieliśmy przykład z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Szpital, który otrzymał dawki szczepionek zgodnie ze złożonym zamówieniem do Agencji Rezerw Materiałowych. I co się stało? No, te dawki poza kolejnością, poza personelem szpitalnym zostały przekazane panie znanym pośle, postaciom ale dobrze, ja to wszystko polityki. Rozumiem. Rzeczywiście to wzbudziło kontrowersje i sytuacja była bardzo trudna, ale naprawdę jest, pan, naprawdę powiem, pan, panie pośle, ale jest, nie, jeszcze sekundkę, nie, bo to jest a propos do tego, co pan mówi, zaraz pan będzie kontynuował, tylko naprawdę woli pan, żeby dawki szczepionki wylądowały w koszu na śmieci niż w ramieniu artystów? No chyba jeżeli wiadomo było, że trzeba je wykorzystać na ostatnią chwilę, no to dobrze, że trafiły do kogokolwiek, Nie, pani redaktor, naprawdę proszę nie powtarzać tych nieprawd, bo one zostały zdementowane i sfalsyfikowane już dawno. Tam żadne dawki szczepionki by się nie zmarnowały. Mieliśmy informację najpierw przekazywaną przez pracowników tej jednostki, a później sprawdzoną przez kontrolerów Ministerstwa Zdrowia. Tam było co najmniej kilkadziesiąt osób personelu medycznego obecnych, dostępnych w trakcie, kiedy szczepił się Leszek Miller czy Krystyna Janda. Te opowieści obronne rektora WUM-u o tym, że one by się zmarnowały, nie mają krzty prawdy. No dobrze, ale prawda jest taka, panie pośle, że mamy już kilka tysięcy dawek zmarnowanych. No i pytanie, dlaczego? Czy tutaj są kontrole? Czy państwa interesuje to, jakim cudem kilka tysięcy dawek już trafiło do kosza na śmieci? Oczywiście każda dawka jest monitorowana. Od razu sprostuję, nie kilka tysięcy, tylko nieco ponad tysiąc. Już jest dwa tysiące, panie pośle. Okej, dobrze, może nie miałem najbardziej aktualnych informacji. Dobrze, dwa to na granicy kilku, więc nie będę się spierał. Na ponad 650 tysięcy osób zaszczepionych. Widać, że ten procent jest bardzo mały. Oczywiście każdej dawki szkoda. Większość tych dawek
tego, co dotychczas jest na bieżąco ustalane, to jest w większości uszkodzenie w transporcie. Staramy się my to minimalizować, starają się to minimalizować punkty szczepień. No zawsze jakiś procent, niestety tak będzie. No, życie nie jest idealne. Spodziewali się Państwo tak szczerze, z ręką na sercu, że te szczepienia będą szły tak wolno? Cóż znaczy tak wolno? Myślę, że najpierw to powinniśmy. No jeżeli porównamy na przykład sytuację z Izraelem czy z Wielką Brytanią, bo z reguły te dwa kraje się porównuje, no to widać, że da się to zrobić szybciej, da się to zrobić lepiej. Zaraz Pan oczywiście powie mi o dostępności dawek wynegocjowanych przez Unię Europejską, ale też są w Unii takie kraje, które radzą sobie ze szczepieniem szybciej niż my. Więc oczywiście ja jestem ostatnią osobą, która będzie Państwa rozliczać z tego, że te dawki szczepionek nie przychodzą w takiej liczbie, jak to było przewidywane. No tylko pytanie, czy trzeba było obiecywać, no a teraz są Państwo z tych obietnic rozliczani. No miało być zdecydowanie więcej zaszczepionych osób niż jest w tej chwili. Przyzna Pan, że ten wynik 650 tysięcy od 27 grudnia, to jest miesiąc za chwilę, no delikatnie mówiąc nie jest imponujący. To po kolei. Rzeczywiście na część pytania sama pani redaktor sobie już odpowiedziała, ale to powiem jeszcze raz, żeby nie było, że siedzę tu tylko, żeby umilać program pod względem estetycznym, co zresztą jest mocno wątpliwe. Panie pośle, zaczyna pan być złośliwy, nie chciałabym tego, bo wtedy ja też zacznę i to bez sensu. Przecież tu nie było żadnej złośliwości. Dobrze, pani proszę, proszę, proszę kontynuować. Rzeczywiście, Wielka Brytania i Izrael po pierwsze zaczęły szczepienia wcześniej niż Polska i inne kraje Unii Europejskiej, bo w owej Unii Europejskiej się nie znajdują. I absolutnie nie mówię, że bycie poza Unią jest plusem. Mówię, że jest to obiektywny czynnik, który pozwolił im szybciej rozpocząć szczepienia. Wielka Brytania zresztą rozpoczęła te szczepienia w trybie awaryjnym, który z kolei łączył się z podpisaniem umowy z producentem o braku odpowiedzialności za ewentualne niechciane i niepożądane reakcje ludzi na szczepionkę. My też tego nie chcieliśmy. Do tego specyfika Izraela, bo to Izrael jest tutaj tym wiodącym rzeczywiście krajem, jest taka związana z jego położeniem, z jego organizacją społeczną, państwową, wpływa na te terminy szczepionek. Poza tym no Izrael na podstawie dwustronnej, bezpośredniej umowy z producentem, czyli z Pfizerem, otrzymuje te szczepionki w ilościach nieporównywalnych. No dobrze, ale to mamy Niemcy na przykład. Mamy Niemcy na przykład, panie pośle, które są w Unii Europejskiej, które dostają tyle dawek, ile przewidziała umowa, przy której, jak rozumiem, byliśmy, którą negocjowaliśmy także w związku z tym, już zostawmy Izrael, Wielką Brytanię, faktycznie tutaj jest prawda, one są poza Unią Europejską. Natomiast, no mówię, no w Unii Europejskiej są kraje, które sobie radzą z tym zdecydowanie lepiej, więc pytanie, z czego to wynika, bo to chyba nie jest kwestia no, wyłącznie dostępności dawek, ale też samej organizacji szczepień. Pan minister Dworczyk przez cały czas przekonuje, że absolutnie nie, że my tę przepustowość mamy nawet na 11 milionów, no ale prawda jest taka, że kiedy te szczepionki jeszcze były, no to wiele dawek leżało w Agencji Rezerw Materiałowych. Rozumiem, że trzeba było zostawić rezerwę dla drugiej dawki, ale tych szczepionek było zdecydowanie więcej niż potrzeba było ich przetrzymywać dla drugiej dawki, więc czy państwo gdzieś tam po tym miesiącu po prostu usiedli i zaczęli sobie analizować, czy gdzieś po państwa stronie nie nastąpił jakiś błąd i czy nie ma gdzieś jakiegoś elementu, który trzeba by było poprawić, usprawnić, czy nie mają sobie państwo absolutnie nic do zarzucenia? To znowu kilka spraw po kolei. Pierwsza, jeśli chodzi o całość Unii Europejskiej. Rzeczywiście jest kilka państw, gdzie to tempo jest nieco większe. 3 lub 4, dokładnie rzecz biorąc. Zawsze jest pole do poprawy i na pewno będziemy się starać to robić. Nie zdążyłem tego powiedzieć wcześniej. Mhm. Cała ta strategia jest strategią elastyczną. Ona będzie dostosowywana w miarę potrzeb, w miarę zmieniającej się sytuacji. To jest sprawa pierwsza. Druga, jeśli mówimy o Niemczech i dostępności szczepionki, no to nie da się nie wspomnieć o tym, że to właśnie Niemcy jako pierwsze wyłamały się z tej unijnej umowy, złamały zasadę solidarności i rozpoczęły
własne negocjacje i własne tak, zakupy. Tak, ale tu chodzi, ale te zakupy będą wykorzystywane, panie pośle, dopiero po zakończeniu tego unijnego programu. To są negocjacje już na późniejszy czas, a nie na bieżące szczepienia, tak żebyśmy byli absolutnie w porządku i żebyśmy mówili, jak jest. Rzeczywiście te negocjacje trwają, ale one dotyczą dawek, które będą wykorzystywane dopiero za jakiś czas. Tak czy siak, mamy jeszcze dodatkową sytuację związaną z chwilowym, mam nadzieję, że chwilowym, ograniczeniem dostaw, czy zmniejszeniem dostaw przez producenta. Tutaj tę sprawę podnosił i w liście do szefowej Komisji Europejskiej i na szczycie w zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki, bo jeżeli producent nie wywiązuje się z umowy, ta sprawa musi być zbadana i trzeba dopilnować. No właśnie, a jest jakaś odpowiedź na te interwencje premiera Morawieckiego, czy na razie bez... Jest zapowiedź Komisji Europejskiej, że będą podjęte kroki w celu realizacji umów, które podpisała Komisja Europejska z producentem. A wiadomo, kiedy te kroki nastąpią i wiadomo, kiedy te dostawy będą większe, czy na razie nie wiadomo? Pani redaktor, ja nie jestem rzecznikiem Komisji Europejskiej, więc trudno mi odpowiadać na to pytanie. Nie, no tylko pytam, czy otrzymali państwo takie informacje po prostu? No przecież to jest oczywiste, wiem, że pan nie jest rzecznikiem. Na razie otrzymaliśmy zapewnienia Komisji Europejskiej, że takie działania zostaną podjęte. Liczymy, że będą podjęte bez niepotrzebnych opóźnień. I sprawa trzecia, rzeczywiście dostępność szczepionek. Do tej pory przy szczepieniu grupy zero, czyli tej grupy związanej z ochroną zdrowia, nie było najmniejszych problemów z dostępnością szczepionki. Tyle, ile dany punkt szczepień zamówił, tyle od razu Agencja Rezerw Materiałowych wysyłała. I rzeczywiście tam jest ta rezerwa dodatkowych 50%, znaczy 50% z tego, co do nas docierało, żeby zapewnić drugie szczepionki. I to tylko ta rezerwa jest tam. Jeżeli chwilowo było nieco więcej, to dlatego, że nie było to jeszcze zamówione przez szpitale. Więc tutaj w tym momencie mamy sytuację taką, kiedy już otworzyliśmy te szczepienia powszechne dla całej populacji, najpierw 80+. Tutaj rzeczywiście pojawia się wąski gardło w postaci dostępności dawek. No dobrze, panie pośle, a czy gdziekolwiek jeszcze jest jakieś inne wąskie gardło? Już to my mamy zgodę co do tego od początku, że nie mamy wpływu na liczbę dawek szczepionki. Tylko czy gdzieś państwo jeszcze widzą jakiś błąd, niedociągnięcie, że coś trzeba przeorganizować? Gdzieś jeszcze jest coś, co trzeba poprawić po tym miesiącu? Już doświadczenia czy zupełnie nie? Czy jedynym kłopotem jest liczba dostępnych dawek? Liczba dostępnych dawek jest problemem głównym i podstawowym. Oczywiście są kwestie techniczne, które są cały czas ulepszane. No chociażby jest ciągle poszerzana przepustowość infolinii. Rozważane są rozwiązania technologiczne, które by to usprawniły. Na przykład wprowadziliśmy przecież możliwość zarejestrowania się przez SMS. Na samym początku takiej możliwości nie było. Więc cały czas jest monitoring i nadzór nad tym procesem. Tam, gdzie leży to po naszej stronie, tam są wprowadzane zmiany, jeżeli jest to konieczne. No dobrze, ale to, że seniorzy na przykład dostają rejestrację na szczepienie kilkaset kilometrów od swojego miejsca zamieszkania, to nie jest kwestia braku dostępności szczepionki, tylko kwestia chyba słabej organizacji, prawda? A takie sytuacje, no wiemy, że zdarzają się dość często. O sytuacjach akurat kilkuset kilometrów nie słyszałem, bo chętnie to sprawdzę, jeżeli pani redaktor powie, tak, o jaki przypadek chodzi. No to akurat chodzi o przypadek mojego znajomego, no więc nie mam tutaj, że tak powiem, możliwości powiedzenia, jak się ta osoba nazywa, ale jest z Warszawy i dostała skierowanie na szczepienie 200 kilometrów od Warszawy właśnie, z czego oczywiście skorzysta, bo chce się zaszczepić. Natomiast pytanie, czy tutaj nie warto byłoby sprawdzić rzeczywiście po prostu jakoś przeorganizowania dostępności szczepionek w poszczególnych przychodniach czy miejscach szczepień? Bo zdajemy sobie sprawę, że ja do tej pory słyszałem o przypadkach kogoś z Warszawy, kto na przykład miał możliwość zaszczepienia się w Siedlcach. To też nie jest oczywiście miejsce zamieszkania, ale nieporównanie bliżej. No ale to nie jest tak daleko. O tym właśnie mówię. No, z pewnością ma na to wpływ również wielkość miasta i tutaj rzeczywiście będziemy analizować te przypadki tak, żeby jak najwięcej osób mogło zaszczepić się w swoim miejscu zamieszkania. Przy okazji warto też powiedzieć, i cieszę się, bo wiem, że
Sam Super Express od kilku dni takie informacje przekazuje, że w jaki sposób się można zarejestrować i bardzo istotna jest ta informacja teraz, żeby unikać niepotrzebnych wyjść do przychodni, że mówimy jasno, czekamy z nowymi terminami na nowe dawki szczepionek i każdy, kto zgłosi się na infolinię lub wyśle SMS-a, dostanie informację, kiedy te szczepionki i nowe terminy będą dostępne. Nie ma konieczności, żeby starsze osoby szły osobiście do Tak, to o tym też piszemy. Panie pośle, a pan już wysłał taką swoją chęć zaszczepienia, no bo to jeszcze nie jest kwestia rejestracji, ale młodsze osoby też już mogą się, no, w cudzysłowie powiedzmy, rejestrować i dostają taką zwrotną informację o tym, że zostali zapisani i że trzeba czekać na szczegóły, kiedy przyjdzie ich kolej, wtedy będzie podany termin. Pan już to zrobił, czy jeszcze nie? Bo wiem, że rzecznik rządu tak. Tak, oczywiście ruszył ten system 15, bodajże 16 rano, albo jeżeli to A robił pan sobie symulację tego w internecie, takim tym kalkulatorze szczepionkowym, kiedy, jeżeli to tempo będzie takie jak w tej chwili, kiedy pan się zaszczepi, czy nie robił pan? Nie, nie robiłem tego, bo takie kalkulatory no, rzeczywiście są dość interesujące, może pod względem rozrywkowym, ale one nie biorą pod uwagę wszystkich danych. To jest raczej nie jest to miarodajne źródło. To raczej horror, nie rozrywka. Dobrze, panie pośle, idziemy dalej. Czy dla niektórych horrory też są rozrywki. Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec Jadwigi Emilewicz, czy sprawa została zamknięta i zamieciona pod dywan? Na pewno nie została zamieciona pod dywan sprawa, o której pisały i donosiły wszystkie media w Polsce przez kilka dni. Trudno mówić o takiej sprawie, że została zamieciona pod dywan. Ale to tylko dzięki mediom nie została zamieciona pod dywan, panie pośle. Taka prawda? No tutaj pewnie moglibyśmy prowadzić dyskusję. Jedno jest pewne, sprawa była głośna. Ewentualne konsekwencje to będzie decyzja władz klubu. W tym momencie nie ma jeszcze żadnych podjętych decyzji na ten temat. No wiem, że pani premier też zdaje sobie sprawę, że nawet jeżeli było to działanie nie łamiące prawa, no nie było to politycznie właściwe i myślę, że też się do tego odniesie. No właśnie, bo na razie jakoś tak niechętnie się do tego odnosi. Skończyło się na jednym oświadczeniu, nawet bez słowa przepraszam. Ja rozumiem, że to zależy od tam dyscypliny partyjnej, całej procedury, która zostanie uruchomiona, tylko panie pośle, dlaczego to trwa tak długo? Przecież ja pamiętam sytuację różnych wyskoków i wykroczeń posłów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy trzeba było podjąć różne decyzje. Niejednokrotnie z Karolem Karskim jako rzecznikiem dyscypliny partyjnej rozmawiałam i ja wiem, że takie procedury też potrafią iść zdecydowanie szybciej. Czy to nie jest tak, że państwo, bo naprawdę jest takie wrażenie, bez złośliwości, ale że państwo te sprawy odwlekają po prostu, że ona była na tyle głośna, że jednak ewentualny brak konsekwencji lub też konsekwencje no powinny zostać wyciągnięte zdecydowanie szybciej. No przecież to już któryś tydzień trwa. Zatem tak, po pierwsze pani premier Emilewicz nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc no ale tutaj, klubu PiS. Dyscyplina partyjna. Tak, ale to są zupełnie odrębne kwestie. Będę teraz nudny i będę wchodził w sprawy proceduralne. No dobrze, ja wiem, że ja się powołam na Karola Karskiego, ale doskonale wiemy o co chodzi, no, że procedura tak. To procedura. Karol jest członkiem Karski. Klubu Prawa i Sprawiedliwości pani Jadwiga Emilewicz, więc no, rozumiem, że sprawa nie zbliźniacza, ale jednak pewnie procedura jest niezwykle zbliżona. Więc jest to odrębna procedura, nie znam jej tak dokładnie jak procedury partyjnej. Tak jak mówiłem, na tę chwilę żadnych decyzji jeszcze nie ma. A co do szybkości działań, już niezależnie od tego, o jakiej instancji mówimy, to jest związane również z powagą występku. W tym wypadku mówimy o odpowiedzialności politycznej, bo z tych informacji, które już dzisiaj znamy, raczej do złamania prawa tam nie doszło. No rzeczywiście było to działanie, do którego pochwalić nie można i myślę, że wszyscy politycy powinni być bardzo wyczuleni na to, biorąc pod uwagę, że te obostrzenia, które dotyczą wszystkich, na to, żeby nie sprawiać nawet najmniejszego wrażenia
że chcą by traktować ich inaczej niż reszta. Panie proszę, mówi pan, że powaga tego występku jest dość duża. W związku z tym zapytam o pana opinię. Pana jako członka Prawa i Sprawiedliwości, pana jako członka klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Gdyby pan był w takiej komisji dyscyplinarnej, to uważa pan, że jaka decyzja powinna zostać podjęta? Mówiąc krótko, za taki poważny występek, jakie konsekwencje powinny spotkać Jadwigę Emilewicz? I pytam teraz wyłącznie o pana opinię. Mówiąc o powadze występku, miałem na myśli to, że jest ona jednak nieco mniejsza niż sytuacje, w których mogłoby dojść do złamania prawa. Tam jednak ta waga tego przewinienia byłaby dużo większa. Tutaj, jak mówię, nie mamy żadnych informacji, żeby prawo złamane zostało. Uważam jednak, że oczywiście, jeżeli jesteśmy w rzeczywistości politycznej, to pewne konsekwencje polityczne, nawet jeśli symboliczne, nagana, czy zwrócenie uwagi mogą wchodzić w grę, bo chodzi o jasny sygnał, że wszyscy jesteśmy równi i wszystkich nas obowiązują. Panie pośle, oczywiście możemy mówić, że nie doszło do złamania prawa, ale jednak obeszła pani premier to prawo i zrobiła, wydaje się, że z takiego politycznego punktu widzenia dla państwa jeszcze gorszą rzecz, w tym sensie, że ośmieszyła wasze własne przepisy. Przepisy, które są wprowadzane przez rząd Zjednoczonej Prawicy. I to przyzna pan, że dla takiej powagi, z jaką społeczeństwo powinno traktować państwa decyzje, było bardzo niedobre, bo ona sama pokazała, jak obejść to, co jest wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. No. To powiem jeszcze raz, że z tych informacji, którymi ja dysponuję, również od samej pani premier, nie wynika, żeby tam miało miejsce złamanie, czy nawet obejście nie, no, wpisanie synów na listę dopiero kiedy odzywają się dziennikarze, to rzeczywiście nie jest obchodzenie prawa, panie pośle. Pani redaktor, to jest rzecz dodatkowa i poboczna. Kluczowe jest to, że zgodnie z przepisami prawa, według moich informacji, wymagana jest licencja dla klubu organizującego i dla osoby szkolącej, osoby prowadzącej dla uczestników trening, także. Dla uczestników, no właśnie tutaj moje informacje. Słyszał pan są inne, o Polskim Związku Przeciągania Liny. Teraz mamy tylu reprezentantów szykujących się na Igrzyska Olimpijskie, że będziemy chyba mieli największą reprezentację w historii i na świecie. Więc może my tej liny tutaj też specjalnie nie przeciągajmy. Tak jak mówię, ja mam takie informacje, jeżeli pani redaktor twierdzi absolutnie, że również zawodnicy mają taką konieczność, zweryfikuję to jeszcze. To nawet Polski Związek Narciarski o tym mówił. Panie pośle, czyli rozumiem, że, bo już chciałabym wątek Jadwigi Emilewicz zamknąć, raczej nie mamy się spodziewać jako opinia publiczna wyrzucenia Jadwigi Emilewicz z klubu PiS. Tak jak powiedziałem, żadne decyzje dotyczące reperkusji dyscyplinarnych w ramach klubu parlamentarnego nie zostały jeszcze podjęte. I to jest wszystko, co ja w tej chwili mogę powiedzieć. Nie powiem ani, że będzie tak, ani, że będzie inaczej. Jadwiga Emilewicz, tak jak wspomniałam, pokazała trochę, jak obchodzić to wprowadzone przez państwa prawo. Z tego korzystają inni w tej chwili bardzo mocno. Nie przestrzegają też obostrzeń przedsiębiorcy, którzy zaczęli już masowo otwierać swoje biznesy, restauracje, siłownie, kluby, twierdząc, że nie mają odpowiedniej pomocy od rządu, w związku z tym muszą ratować się sami. Panie pośle, wy jesteście chyba w bardzo trudnej sytuacji władzy, która wydaje jakieś prawo i to prawo jest nieprzestrzegane przez obywateli. To jest bardzo niebezpieczna dla władzy sytuacja, no bo kiedy władza nie ma autorytetu i kiedy obywatele tej władzy przestają słuchać, to ona się po prostu robi śmieszna. Przede wszystkim w bardzo niebezpiecznej sytuacji jesteśmy wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy przedstawicielami władzy, czy jesteśmy przedstawicielami jakiejkolwiek innej grupy społecznej, czy jakiegokolwiek innego zawodu. I ta niebezpieczna sytuacja związana jest z epidemią koronawirusa. Ona jest z nami już prawie rok, ale najwyraźniej powtarzania i przypominania nigdy dość. I tutaj nie chodzi o to, jak władza jest odbierana, czy jest lubiana, czy nie jest lubiana, jakie są poczucie członków rządu. Tu chodzi o to, żeby za wszelką cenę ratować życie i zdrowie Polaków. I o ile ja doskonale rozumiem frustrację, żal, złość przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić swoich biznesów, to samo dotyczy również pracobiorców, pracowników, bo przecież to nie jest tak, że gospodarka składa się wyłącznie z przedsiębiorców. Są również osoby, które tam pracują,
które również mogą mieć poczucie niepewności dotyczące swojej przyszłości. O tyle, i będę to powtarzał zawsze, najważniejsze jest życie i zdrowie Polaków. No, jeśli no tak, chodzi tylko ci o ludzie pomoc, nie mają z czego żyć, więc ich życie też jest zagrożone, panie pośle, to trzeba też o tym myśleć, prawda? Bo oczywiście to są bardzo ważne słowa, wszyscy powinniśmy apelować o solidarność społeczną, to tylko co zrobić z człowiekiem, który traci biznes swojego życia i mówi, że po prostu jeżeli nie otworzy tego biznesu, to umrze z głodu. No to są naprawdę bardzo poważne sprawy. Ja jednak uważam, że w sytuacji, kiedy już ponad 170 miliardów złotych zostało przekazane do polskich przedsiębiorców i na ochronę miejsc pracy, słowa o tym, że brak pomocy są nieco zbyt daleko. Panie pośle, ale pan sobie może to uważać. Nikt panu tego nie zabroni. Tylko co innego na papierze, jak mamy napisane 170 miliardów złotych, a co innego, jak pan odwiedzi poszczególne biznesy. Znane są wypowiedzi już pana Andrzeja Starnowa bodajże, który ma bardzo dużą restaurację i kiedy policzył sobie pomoc, którą otrzymał, wyszło 200 zł na miesiąc. Panie pośle, no to oczywiście ja rozumiem, że budżet to nie jest worek bez dna, że nie jest z gumy. Natomiast no, ta pomoc jest zdecydowanie za mała i nawet Kamil Bortniczuk, który był u mnie w piątek, stwierdził, że zrobiono bardzo dużo błędów, które natychmiast trzeba naprawić, chociażby jeżeli chodzi o te kody PKD tak zwane, które eliminują część przedsiębiorców z możliwości otrzymania tej pomocy. Panie pośle, no tam wiele rzeczy nie zadziałało, taka jest prawda, ludzie są na skraju w tej chwili. To może zróbmy krótkie podsumowanie. Tarcze ta kryzysowa i finansowa, ponad 170 miliardów bezpośrednich transferów, zwolnienie z ZUS-u, dopłat do pracodawców, dodatków postojowych. Do tego mamy uruchomioną tarczę 2.0 teraz, 13 miliardów złotych. Która miała być wypłacona w styczniu, będzie w marcu najwcześniej. Dokładnie kierowaną do tych branż, które są najbardziej dotknięte obostrzeniami. I tutaj rzeczywiście zgoda z Kamilem Bortniczukiem, trzeba weryfikować, czy ten katalog wykonywanych działalności jest aktualny, jeśli nie, trzeba go aktualizować. To oczywiście. Do tego na przykład już wielu z nas nie pamięta wprowadzony w wakacje bon turystyczny, który również pomaga właśnie tym branżom. Co pani? No bo pan mówi o bonie turystycznym, 500 zł, który można wykorzystać tam przez jakiś czas. No ja to wszystko rozumiem. Oczywiście tylko mówię, papier to jest jedno, a praktyka to jest drugie. Panie pośle, może warto po prostu się spotkać z tymi przedsiębiorcami. Może na przykład prezydent Andrzej Duda, Aleksander Kwaśniewski o tym kilkanaście minut temu mówił wcześniej, powinien być takim łącznikiem między środowiskiem przedsiębiorców, bo my daleko nie zajedziemy. Panie pośle, że wy będziecie mówić, bardzo pomogliśmy, a przedsiębiorcy będą mówić, nie pomogli prawie wcale lub w ogóle. Jan Maria Jackowski powiedział ostatnio, że pomoc rządu dla przedsiębiorców tak realnie jest niewielka lub praktycznie żadna. To jest dokładny cytat. Panie pośle, no, można się zachwycać tym, co się zrobiło, ale może warto jednak weryfikować to z żywym człowiekiem po prostu. Wtedy będzie chyba z korzyścią dla wszystkich. Ale przede wszystkim, pani redaktor, warto się trzymać faktów i kilka faktów pozwoli pani, bo nikt nie zachwyca się tym, co zostało zrobione. Stwierdzamy jedynie, że w porównaniu na przykład z kryzysem w latach wcześniejszych, gdzie przeznaczono na walkę z nim 9 miliardów złotych, my przeznaczyliśmy już na same tarcze ponad 170 miliardów złotych. No ale to są nieporównywalne kryzysy, więc nie ma co porównywać tutaj. Sami państwo mówią, że ten kryzys jest nieporównywalny zupełnie, że żaden rząd nie był w takiej sytuacji jak państwo. Bardzo proszę. Bo ja zapowiedziałem kilka faktów, tak, na razie podałem dobrze. Jeden. Mhm. Druga sprawa. W ciągłym kontakcie z organizacjami, z przedstawicielami przedsiębiorców są zarówno ministrowie, jak i wspomniany przez panią prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent wielokrotnie mówił, że spotykał się z przedstawicielami przedsiębiorców. Zresztą, kiedy przekazywał zastrzeżenia jednej z grupy przedsiębiorców, to wszyscy przedstawiciele opozycji robili sobie z tego powodu z prezydenta żarty. No to nie jest chyba odpowiedzialna postawa. I rzecz ostatnia, jeśli chodzi o kwoty, które są przekazywane poszczególnym przedsiębiorcom. Naprawdę, średnia tych kwot to jest kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy. Jeżeli ktoś rzeczywiście utracił dochody, jeżeli
wykazał to w porównaniu do zeszłorocznego PIT-u, otrzymywał to wsparcie z tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju. Panie pośle, przecież doskonale pan wie, że duża restauracja w Warszawie, sam czynsz to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, więc co to jest za pomoc dla takiego przedsiębiorcy, który musi utrzymać pracowników, który musi opłacić czynsz, który musi opłacić utrzymanie tej restauracji, no, co, no to jest ale mało. Ale pani redaktor, no to jest niedogodność średniej. Ona nie wyłapuje wszystkich przypadków i dlatego, kiedy o tym mówiłem, proszę nie łapać mnie za słówka. Dobrze, panie pośle. Wspomniałem, ale pani redaktor... Ale panie pośle, dobrze, tylko... Ale jedno zdanie dokończę. No, dobrze, ale proszę nie krzyczeć, bo mi ucho odpadnie zaraz. Proszę, bardzo proszę. Nie, ja mówię zupełnie spokojnie. Proszę bardzo, proszę bardzo, panie pośle. Staram się tylko zostać usłyszany. Przed chwilą wspomniałem o tym, jaki to jest mechanizm. Wykazujemy zeszłoroczne przychody, dochody i w odpowiedni, adekwatnie do tego otrzymujemy pomoc z PFR. Więc ten wspomniany przez panią restaurator, który ponosi takie nakłady i stosownie do nich ma straty, stosownie więcej może otrzymać starczy. Już wiem, że musimy kończyć, a jeszcze o dwie rzeczy muszę pana zapytać, dlatego naprawdę proszę o krótką odpowiedź, bo ja z kolei naprawdę nie chcę też przerywać panu i wchodzić w słowo, ale niestety to jest program na żywo i jego tempo też ma swoje wymogi. Jedna sprawa. Chciałabym, żeby pan skomentował słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział w wywiadzie ostatnio, że właściwie powinniśmy być jako obywatele szczęśliwi z tego powodu, że policja podczas protestów nikogo jeszcze nie zabiła. I to był taki dowód na profesjonalizm polskiej policji. Czy pan prezydent, według pana, trochę się zagalopował jednak. Nie znam w 100% kontekstu, jak rozumiem, był on być może nieco sarkastyczny. Jak sądzę, polska policja jest jedną z lepszych w Europie. Ja nie pytam o ocenę policji, pytam o ocenę słów pana prezydenta, panie pośle. No, pod względem faktograficznym są one zgodne z prawdą i tak jak mówię, nie widziałem tej wypowiedzi, więc trudno mi oceniać ją wyrwaną z kontekstu. Jeśli jednak porównamy na przykład działania policji francuskiej w czasie protestów, jasno jak na dłoni widzimy różnicę. Dobrze. Panie pośle, i na sam koniec jeszcze jedna sprawa, bo o to widzowie bardzo mocno dopytują. Jakie są i będą losy tej ustawy zaproponowanej przez resort sprawiedliwości, podpisaną przez część polityków i posłów PiS. Mam oczywiście na myśli te kwestie niemożności odmówienia przyjęcia mandatu przez obywatela. Wiemy, że to bardzo daleko idące kontrowersje wzbudziło. Pytanie, jaki los jest i będzie tego projektu? Czy rzeczywiście państwo mają zamiar go przez parlament przeprowadzić w takiej formie? Dzisiaj rozmawiamy o nim w ramach Zjednoczonej Prawicy i ostatecznie jeszcze się okaże, jaka będzie jego forma. Niemniej chcę podkreślić jedną rzecz, bo oczywiście to wszystko jest kwestia nazewnictwa. Można mówić, że to jest projekt uniemożliwiający odmowę mandatu, a z drugiej strony, i to będzie równie zgodne z prawdą, można mówić o tym, że jest to projekt dający każdemu możliwość podjęcia decyzji, czy taki mandat chce przyjąć. Bo dzisiaj, gdy przyjmiemy mandat, nie ma już dla nas odwrotu. Musimy go zapłacić. Ale to jest nasza decyzja. To jest nasza decyzja, panie pośle. To jest ta różnica. Ale, i my nie musimy udowadniać swojej redaktor, niewinności. Jedno zdanie, dokończę. Dzisiaj, jeżeli bezpośrednio w rozmowie z policjantem zdecydujemy się na przyjęcie mandatu, często spiesząc się gdzieś, nie ma dla nas odwrotu. W tej nowej sytuacji każdy będzie miał 7 dni na podjęcie decyzji. Czy tak. Szczególnie jeżeli płaci, będzie na wakacjach nad morzem z dziećmi, to wtedy będzie musiał jechać do Warszawy na przykład, żeby w ciągu 7 dni zająć się zbieraniem dowodów i udowodnianiem swojej niewinności przed sądem. Panie pośle, czy według pana takie prawo powinno wejść w życie, czy nie? Nie, pani redaktor, to jest nieprawda, co pani mówi. Jak to nie? No jest 7 dni na odwołanie. No 7 dni na złożenie odwołania, które można wysłać nawet mailem, nawet z nadmorza, a nie 7 dni na cały proces i na całe postępowanie. Panie pośle, czy panu ten projekt się podoba? Czy uważa pan, że on jest godny tego, żeby go procedować? Uważam, że jest wart przyjrzenia się i będzie miał wpływ i tak jak mówię, na możliwość na spokojnie podjęcia decyzji, czy się ten mandat należy, czy się nie należy. Będzie miał wpływ prawdopodobnie na mniejsze obłożenie w sądach, bo również ma zdjąć część obowiązków sądów. To może wtedy prokuratorów nie trzeba będzie wysyłać kilkaset kilometrów od domu.
Ale mówimy, pani redaktor, o procedurze administracyjnej. Tam prokurator nie jest zaangażowany. Dobrze, wiem. Przecież to taka złośliwość trochę była, panie pośle. Nie ma pan wrażenia, że Zbigniew Ziobro mści się na prokuratorach, tych, którzy się z nim nie zgadzają? Nie mam takiego wrażenia. Nie ma pan takiego wrażenia. Ma pan takie wrażenie jak część polityków PiS, na przykład Bolesław Piecha, który ostatnio powiedział, że Zbigniew Ziobro raczej powinien zacząć pokazywać reformy i efekt swojej reformy, a nie bardzo daleko idące polityczne ambicje. Ma pan podobne wrażenie? No, z pewnością reforma sprawiedliwości jest procesem i tutaj jest naturalne, że Ministerstwo Sprawiedliwości są tym politycznym czynnikiem wiodącym. Ostatnio Sebastian Kaleta powiedział u mnie, że to państwo są hamulcowymi tej reformy i że oczekuje, takie były słowa jako wiceminister sprawiedliwości, że koledzy z PiS bardziej się zaangażują w reformę. No, trudno mi domyślać się, co dokładnie mógł mieć na myśli. No, z tego, co wiem, wszystkie do tej pory ustawy reformujące polskie sądownictwo zostały przez PiS... Tak, ale według pana ministra Kalety one były głównie kosmetyczne. Głównie kosmetyczne i to za sprawą Prawa i Sprawiedliwości właśnie. Więc pytanie, czy rzeczywiście jakieś takie większe zaangażowanie i większe wsparcie Zbigniew Ziobro od PiSu dostanie? Nie słyszałem tych słów, nie dam się tutaj, pani redaktor, wciągnąć w jakieś wewnątrz naszego ugrupowania dywagacje czy spory. Minister Sprawiedliwości ma wsparcie wszystkich partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Na Radzie Koalicji była mowa o konieczności kontynuacji reformy sądownictwa. Więc tutaj nie widzę żadnych niedogodności. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Już wydawca krzyczy na mnie, że muszę kończyć. Pewnie jakieś obowiązki pana wzywają. Także dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, chociaż ja mogę jeszcze długo. A, może pan jeszcze długo, dobrze. Ale to umawiamy się już na kolejny raz. W takim razie, panie rzeczniku, bardzo dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.